Hej, cześć, Jacek z was, nowej serii na moim kanale z gry Limbo. Tak, Limbo, Limbo, Limbo. Jest to gra, której robiłem unboxing ostatnio. I podobno można jakoś. Można ustawić jakoś tryb 3D. Wyjąłem sobie teraz okulary. Rozpocznij nową grę. Inaczej w ogóle wygląda. Ale będzie bez okularów. Innym razem. No i zaczynajmy. Budzimy się. Jesteśmy w lesie. Gra jest bardzo smutna. Czy widać to jakby po nim? Jak się nałoży okulary, to w ogóle kolory się pokazują w tym, nie? Nie jest to takie czarno-białe, w ogóle gra jest brutalna. Jak na grę, gdzie steruje się chłopcem. To w ogóle jest gra niezależna, nie? Dobra, to są kolce. No, w grze jest dużo podobnych, jak czytałem recenzje, na przykład. Na Steamie to jest dużo takiego, piszą ludzie, że jest dużo myślenia w tej grze, że jest dużo wszystkiego. Czekajcie. Sterowanie, działanie to jest kliecht. Okej. Mam ograniczony dystans, tylko mogę pociągnąć. I też się wciąga. Okej. Odcinki będą może krótsze niż zawsze. A tak myślałem nad tym. Z 20 minut coś takiego. Ale gra wygląda ładnie. Klimat ma swój klimat, oczywiście. Czy nie możemy wpadać do wody? Tak, nie możemy wpadać do wody. Dobra, będę wiedział na kolejny raz, że nie można wpadać do wody, ponieważ jest to zabronione. Znaczy, no, trochę rozumiem, bo to ma być takie właśnie. Jest dużo ograniczeń w tej grze, trzeba uważać na wszystko, żeby nie zginąć. Tutaj tak myślałem, żeby przeskoczyć na drugą stronę, mówię, nie. Jezu, jakie to jest, ja bym się bał na tego chłopaka miejscu. Płyniemy łódką. To jest. Puste pole, gdzie są góry chyba w tle, lecz nie widać, jest to zbyt ciemne. Teraz będę pisał poematy, bo nauczyły mnie tego takie dwie szmaty. Nie powiem wam, bo poeci też piszą w swoich tych przekleństwa. Są o kur, o tur, Saturn i takie inne, a czy z tym Saturnem to były jaja. Ale co z przekleństwami? W ogóle jaki on jest silny, patrzcie. Przenosi to tutaj. Pewnie będzie trzeba skoczyć na drugą stronę, nie? Okej, udało się, dzięki Bogu. O co tu chodzi? Jak jasno się zaczęło robić. No i znowu wracamy w ciemne miejsce. Wygląda to bardzo mrocznie i wygląda trochę jak miejsce, w którym zaczynaliśmy. Lecz to nie jest to miejsce. Kurwa. Widziałem właśnie tą pułapkę, dlatego zacząłem skakać. Okej, ją można przesuwać. A, dlatego, że wtedy by można było je rozdzielić. Ale wszystko chcę go zabić. Czemu zrobili grę, w którym może zginąć mały chłopiec? O! To jest trochę takie dziwne, no ale gra jest uważana za jedną z lepszych gier, jakie powstały.
To jest na pewno nie bez powodu. Okej. Właśnie jest podobno dużo elementów zręcznościowych. Czasem trzeba się podobno nawet zatrzymywać. Dużo ludzi się zatrzymuje w miejscu, żeby myśleć, jak przejść dany moment w tej grze. Ponieważ jest dużo właśnie takich myślących zagadek. O Jezus Maria! W ostatniej sekundzie mi się udało. Dobra. Pędźmy dalej. Się boję czasem nawet. Jest takie mroczne. Pewnie chyba o to chodzi. O ten klimat. Dobra, wiem już gdzie to muszę przeciągnąć. Podobno tu będzie naszym wrogiem chyba ten wielki pająk, nie? A ja pająków nienawidzę. Jezus Maria, nie mieli czego innego, tylko pająk. Cholera. Byli najgorszą rzecz, jaką mogli do tej gry. Dobra. Jakoś idzie nam ten parkour. O, nawet ładnie idzie. Dobra, to było trzeba popchnąć. Okej. Nie. Spróbujemy wejść tam na tą górę, dobra? Chcę zobaczyć, co tam jest. Nie. No i nie żyję. Muszę przychodzić ten moment od nowa. Bo zachciało mi się eksploracji. W ogóle czemu te muchy tam tak latają? Co z nimi jest? Przecież to jest nienormalne. Muchy latają najczęściej w miejscu, gdzie leżą zwłoki. Bo to muchy. To normalne u nich. Dobra. Też można poznać miejsce zwłok tam, gdzie jest dużo much strasznie. Dużo robaków głównie, nie? Dobra. Dobra. Wysokość to podstawa. Okej. Przynajmniej dostałem osiągnięcie. Okej. Dobra, już myślałem, że zginie. Jak dobrze, że to się nie stało. Okej. Pewnie możemy iść do miejsca, gdzie nie robi się głęboko, bo pewnie nie umiem pływać. Dlatego pewnie nie można wchodzić do wody. Pułapka w ogóle wzięliście? Aaaa! O kurwa! Hej! Nienawidzę tego. Co mam zrobić? Belka odpłynęła. Więc co mam zrobić? Jak zdjąć to? Tam nie doskoczy na pewno. Lecz... jakie to w ogóle tło, jakie ma te... dźwięki. Ej! O Jezus! Mi tu zaczął chodzić jakiś robak po biurku.
Maks, spokój. Muszę się napić. Jezus Maria, zawału dostanę. No się patrz. O kurwa mać. O ja pierdolę. Ej, no, że tu można jakoś rzucić. Może coś można podnieść. No może, ten pająk jest głupi. Przed tym pająkiem podobno będzie kilka momentów, jak się ucieka. No ale to pająk. No, belka odpłynęła oczywiście, bo za łatwo nie może być. Max już jest, ma kisiel w gaciach. No ale wy nie chcieliście, żebym tego nagrywał, bo nikt o tym nie wiedział, że ja w ogóle będę to kupywał. Sam to chciałem robić i teraz mam za swoje. Kurwa, jakie kończyny, ja pierdolę. No co, no co? Grotto! O! Kon wali o ziemię, co to spada. No panie, próbuj. O, grotto! Izak, co? Kurwa, rozwaliło mnie to. Czemu zabijają małe dziecko? Czemu samochody u mnie jeżdżą? Czemu grotto? Dobra, wiem gdzie teraz to trzeba ułożyć. Wal! O, ej no! Chodź! O. Dobrze ci tak! Gratulacje! Wygrał pan order nieszczęśnika. Proszę grotto dla pana. No i na nowo tą sekwencję trzeba powtarzać. O Jezus! Nadal ma trzy teraz. Grotto! No Izak, co? Grotto! Dobra, trzeba poczekać, aż to się otworzy. I złapić drugą. To ty masz kuźwa czynniki ruchu? Poszedł sobie, Jezus! Kurwa, panie. Jestem cały mokry już.
ciała pająku, kurwa. Zostaw mnie. Wow. To tu się gra pewnie zapisała. Ja nie wiem, czy ja mogę dłużej to nagrywać. To nie na moje nerwy. Spróbuję dojść do jakiegoś innego momentu, ale co? Co on ze mną zrobił? Jezu, on mnie dotknął. Kuźwa. Bo przecież Max się boisz pająków? Tak. I to jest strasznie. Ach, no cię małych boję, kurde. Mam gęsią skórkę. Na pewno wy też... Na pewno jakiś z moich widzów też się boi pająków. No i spadam w dół. Tak zaraz kończymy odcinek. No i znowu spadłem. Chłopczyku, ja się tak nie będę z tobą bawił. Nie! Na samym skraju tego. To był okropny wampel. Dobra. Do 20 minut dobijemy i dłużej w to nie gram. Nie wiem, kiedy kolejny odcinek. Nie no, żartuję. Ale... Minus tej gry to ten, że jest pająk głównym naszym wrogiem. A ja nienawidzę pająków i to jest dla mnie jak... Kurde, wiedziałem, że mnie to zgniecie. Jeszcze tak domyśliłem, że nie zdążę uciec przed tym. Okej. Dobra. Kamerę jeszcze powinienem zrobić czarno-białą, nie? O! Się kręci. W nim mam jakoś próbować na tym zostać. Okej. Ten kokon się na nas... Kurde, grot to! Jezu, 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 Jezu! Mamo, ratuj! Wstawaj! Chłopcze! Nie jesteś już kokonie. Ja pierdolę. Gdzie jest zapis? W tym momencie, więc my sobie skończymy w tym momencie, gdy... Więc to było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, jeżeli wam się podoba, jeżeli chcecie, żebym srał w gacie, miał kisiel, zapraszam was też do innych serii, więc zostawiajcie też łapki w górę. Zapraszam was też do innych serii Ghostbusters, The Game, Gotu z Maxem, Sniper Elite 2 i innych serii. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.